Żółty śnieg w Tatrach. Niezwykłe zjawisko dotarło do Polski. Żółty śnieg w Tatrach. Pył z nad Sahary dotarł do Polski. Żółty śnieg również w Polsce. Obserwator im potwierdził, że również w Tatrach zaobserwowano pył z nad Sahary. Zjawisko sprawia, że śnieg zmienia swoją barwę. W większym natężeniu można to zobaczyć między innymi w Szwajcarii czy we Włoszech. Nasz obserwator, przewodnik tatrzański i polarnik Witek Kaszkin zaobserwował trochę pyłu w Tatrach, podał im tuż przed południem. Obecność sacharyjskiego pyłu w Tatrach potwierdzają też inni. Zdjęcia pojawiły się między innymi na facebookowej stronie 5 Stawów. Wcześniej pojawiły się niezwykłe obrazki ilustrujące to zjawisko w Alpach, choćby w szwajcarskich czy francuskich kurortach. Pył dotarł również do Niemiec. W wielu częściach południowych Niemiec obserwowano rzadkie zjawisko pyłu z nad Sahary, który pokrył miasta charakterystycznym pomarańczowym i żółtym nalotem, relacjonuje Deutsche Welle. W Polsce aż tak spektakularnego widoku nie będzie, ale jest pewna szansa na to, że trochę pyłu z nad Sahary również spadnie na południu kraju wraz ze śniegiem, informował w niedzielę rano Inf. I rzeczywiście saharyjski pył pojawił się również w naszym kraju.